Jak przetrwać okres przedświąteczny, prowadząc własną firmę, tworząc coś własnego, oferując coś innym ludziom? To pytanie można rozumieć tak naprawdę na dwa sposoby, bo z tego co widzę spośród moich klientów i klientek, grudzień to jest taki czas, że albo tej pracy jest niesamowicie dużo, no bo po prostu spływają zamówienia, trzeba to wszystko pakować, wysyłać, odpowiadać, ręce pełne roboty. A z drugiej strony są osoby, które Tworzą online, czyli jakieś kursy, e-booki, i tutaj grudzień, powiedzmy sobie szczerze, raczej jest takim martwym miesiącem. Coś się pisze na Instagramie, na Facebooku, coś się tworzy na YouTuba, bardzo mało odpowiedzi. W ogóle pojawia się wtedy bardzo mało zapytań, nikt nie zgłasza się na konsultacje, nikt nie kupuje kursów i nie chce się doszkalać. Jak przetrwać obie sytuacje? Ja. Powiedzmy, jestem w takiej trochę mieszanej sytuacji, ponieważ sama mam jeden produkt fizyczny, który jest idealnym prezentem właśnie na święta. Książki poświęcone szydełkowaniu, i uwierz mi, grudzień to jest właśnie ten miesiąc, gdzie rzeczywiście sprzedaje się ich dużo więcej. Z drugiej strony, mam też oczywiście markę, która jest oparta na szkoleniach, na mentoringu. Od pięciu lat, odkąd prowadzę działalność, wypracowałam sobie pewne sposoby działania na to, aby ten grudzień był przyjemniejszy, jeżeli chodzi o zawodowe wyzwania. Dzisiaj z chęcią się z tym z Tobą podzielę. Zaczynajmy. Przed Tobą kolejny odcinek podcastu: Jaj mój biznes online. Za jego pomocą dzielę się z Tobą tym, jak budować swoją markę w internecie, zdobywać klientów na lata i wprowadzić przewidywalność sprzedaży. Dzielę się radością z prowadzenia działalności i inspiruję do działania. Do podcastu zapraszam również osoby, które samodzielnie budują firmy i życie ich marzeń. Pozwól sobie na chwilę kreatywnego relaksu i wyciągnij z tego odcinka coś dla siebie. Czasem mała zmiana potrafi dać wielkie efekty. Zacznijmy sobie od tej pierwszej sytuacji, kiedy to rzeczywiście grudzień to jest po prostu miesiąc pełen roboty, gdzie tych zamówień mnóstwo spływa, mnóstwo jest zapytań. A ty nie wiesz w co ręce włożyć. Myślę, że tutaj podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje, jest mocno realistyczne spojrzenie na tą sprawę. Jaka jest rzeczywiście Twoja możliwość, jeżeli chodzi o wytworzenie pewnej ilości zleceń, zamówień? Myślę, że to jest coś, co przychodzi z każdym kolejnym rokiem działalności, i z tego co widzę, większość osób już po dwóch, trzech latach nie ma z tym problemu. Po prostu w pewnym momencie ogłasza. Że zlecenia świąteczne przyjmowane są do takiego a takiego dnia. Często jest to jeszcze listopad. Lub też przyjmują zlecenia, zamówienia już z wyprzedzeniem i też z wyprzedzeniem informują i to bardzo intensywnie we wszystkich materiałach o tym właśnie, że czas na zlecenia świąteczne jest na przykład do końca listopada. Czyli puszczane są relacje, posty, informacje mailowe. I wydaje mi się, że jeżeli kilka razy o tym wspomnimy, to naprawdę nikt nie może później mieć pretensji, że na przykład jego zlecenie nie zostanie zrealizowane na czas. To jest chyba taka podstawa. A co jeżeli, przyznajmy sobie szczerze, teraz już jest za późno, bo to nie zostało ogłoszone, co teraz? Myślę, że to jest jak najbardziej w porządku, żeby po prostu mówić nie, żeby po prostu mówić, że w tej chwili jest to niemożliwe. Naprawdę myślę, że klienci konsumenci, którzy przychodzą po rzeczy wyjątkowe, zdają sobie z tego sprawy. Ci naprawdę dobrzy klienci po prostu poczekają. Po prostu im zależy, żeby to było zrobione przez nas, od nas, konkretna rzecz, tak jak im się wymarzyła. Drugim sposobem, który zauważyłam u osób, które przyjmują właśnie takie zamówienia, jest to, żeby intensywnie tak naprawdę przygotowywać rzeczy nadające się na prezent przez cały rok, czyli ok, kończą się święta, ale nadal tworzę takie rzeczy, które sprzedawałyby się w święta. I tak przez cały rok właściwie można sobie już ten stan nadbudowywać, patrząc na to, analizując to, co takiego się podobało zeszłego sezonu. To też ułatwia sprawę, jeżeli chodzi na przykład o ogłaszanie się, być może postawienie jakiejś reklamy. Ponieważ no, mamy po prostu rzeczy na stanie gotowe, można wysyłać. Co natomiast w tej drugiej sytuacji, jeżeli rzeczywiście mamy taki biznes już mocno usługowy, gdzie naprawdę nic się nie dzieje, jeżeli ogłosimy jakiś kurs, to jest po prostu zerowy odzew, w takiej sytuacji nie ma co się wysilać. Po co przygotowywać nowe wyzwania, jeżeli z góry wiesz, że nie będzie na to chętnych? Spokojnie, poczekaj do stycznia, poczekaj do lutego. To są naprawdę świetne momenty, świetne miesiące, jeżeli o to chodzi. Powiedzmy sobie szczerze: praca przedsiębiorcy, osoby, która ma firmę, to są górki, doły, ale z czasem można nauczyć się je kontrolować, można wykorzystywać je po prostu dla siebie. Czyli jeżeli wiem, że zbliża się moja górka, no to wtedy rzucam wszystko pozostałe, rzucam jakieś nie wiem, dodatkowe aktywności, rozwój. Po prostu działam, po prostu tworzę. Jeżeli wiem, że zbliża się dołek, jeśli chodzi o sprzedaż, to prawdopodobnie to jest właśnie ten czas, żeby się zatrzymać, żeby zająć się czymś zupełnie innym, odmurżyć się, można powiedzieć, być może zastanowić się nad przyszłością, nad nowym rokiem, co takiego chcę rzeczywiście oferować. Być może jest to po prostu czas na odpoczynek, na to, żeby sobie zrobić takie całkowite wolne. Ja zawsze mam z tym naprawdę spory problem, no bo mam takie poczucie, że jeżeli tam nie jestem, jeżeli czegoś nie robię, nie wymyślam, nie tworzę, to się po prostu lenię. To gdzieś tam jednak ta, te inne osoby już działają i rzeczywiście na, idą do przodu, w ogóle świat idzie do przodu, e, ja idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, tylko ja siedzę i nic nie robię. W końcu padam, padam ze zmęczenia, z frustracji, no bo skoro robię, ale jest właśnie teraz dołek. Nic z tego nie wychodzi, no to po prostu mnie to załamuje. Siłą nie robię nic przez jakiś czas i co się dzieje? Przeważnie kończy się to mega olśnieniami. Naprawdę zawsze zapominam, jaką potęgę ma nic nie robienie taka, można powiedzieć, aktywna medytacja w tym wszystkim. Kiedy rzeczywiście nie ciśniesz, nie działasz, nie kombinujesz, nie wymyślasz, zajmujesz się czymś zupełnie innym, a ten mózg procesuje te wszystkie informacje. Które do tej pory się mu dostarczyło. My, osoby twórcze, tak jakoś już mamy, że niestety, ale, a może po prostu tak jest, czemu niestety, często działamy bardzo intensywnie przez jakiś czas. Właśnie tak ciśniemy, nie? że po prostu robimy daną rzecz, robimy, robimy, tworzymy, tworzymy, pracujemy nawet po 10-12 godzin dziennie, czasami w weekendy, czujemy tę moc, że rzeczywiście coś powstaje, że coś się tworzy, coś się domyka. No, i tak można funkcjonować przez jakiś czas, przez parę miesięcy. No, ale właśnie to ma też swoją cenę, że po pewnym czasie przychodzi takie trochę wypalenie. I teraz nasza w tym decyzja co z tym robimy? Czy decydujemy się, że okej, okay, jestem beznadziejną osobą, leniwą, bez sensu, po prostu nic mi się w życiu nie udaje, nigdy nic nie osiągnę? No, bo jak tak można się lenić, nic nie robić? Albo akceptujemy właśnie taką sytuację, że mamy w czasami taką właśnie supermoc, że przemy do przodu jak rakiety, że tylko dym za nami zostaje, a po jakimś czasie trzeba jednak to wyrównać, że nasze mózgi chcą to wyrównać. Zapewniam cię, jeżeli tak pozwolisz sobie na to, w nagrodę często przychodzą do tego mózgu naprawdę niezłe przemyślenia. Nagle się okazuje, że nic nie myślimy, zajmujemy się czymś innym. W tamtym roku na przykład, Połowę stycznia spędziłam na układaniu moich trzech tysięcy puzli i nagle układasz sobie takie puzle i dosłownie puzle, jeśli chodzi o Twoje wiadomości w głowie, wskakują na właściwe miejsce. Już wiesz, jak to masz zrobić. Już wiesz, co powinno być kolejnym krokiem. Już wiesz, jaki kurs zrobić i co wdrożyć w swojej działalności, w swojej firmie. To jest takie... <grytanie> Można powiedzieć, no, no nawet niewyobrażalne, no bo jak tu wymyślać rzeczy, wpadać na fajne rozwiązanie bez myślenia? To się gdzieś tam samo myśli, tylko my tutaj aktywnie nie musimy w tym brać udziału. Pomyśl sobie, jakie to jest potężne. To tak jakby zapłaciło się mu jakiemuś zewnętrznemu doradcy i po prostu ta odpowiedź sama na ciebie spływa. Okres przedświąteczny to dla mnie taki czas, że w tym momencie, tak jak patrzę z perspektywy pięciu lat, po prostu chcę w tym uczestniczyć. Myślę, że to jest naprawdę świetny czas, żeby zjednoczyć się ze swoją rodziną, żeby pokazywać dzieciom nasze piękne tradycje, żeby uczestniczyć w tym aktywnie, a nie tylko gdzieś tam przed komputerem cały czas i zastanawiać się, co dalej, co dalej, co dalej. W tym roku grudzień jest dla mnie na przykład takim bardzo spokojnym miesiącem. Takim, gdzie bardzo świadomie daję sobie bardzo dużo przestrzeni na to, żeby właśnie wyluzować, żeby przemyśleć, żeby się oderwać, odkleić, zastanowić i w styczniu wrócić z podwójną energią. Być może to jest coś, co i Tobie może pomóc. Jeżeli tylko możesz sobie na to pozwolić, na przykład finansowo, mam nadzieję, że tak właśnie jest, to może to być to właśnie też opcja dla Ciebie. Po prostu nic nie robić. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wesołych świąt, Szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że odpoczniesz, że będzie jednak mimo wszystko dla Ciebie ten czas na odpoczynek. Nawet jeżeli masz mnóstwo zleceń, mnóstwo pracy, że uda Ci się odpocząć między świętami a nowym rokiem, może i Tobie w międzyczasie też jakieś przemyślenia, na przykład, przyjdą do głowy, może to właśnie czas, żeby do swojej oferty wprowadzić jakieś. Rozwiązania, oferty, produkty, które są też mniej zależne od Twojego czasu, który poświęcasz na ich stworzenie. Słyszymy się w nowym roku. Do usłyszenia. Cześć. Za Tobą kolejny odcinek podcastu Ja i mój biznes online to jeden krok dalej w kierunku zbudowania przynoszącej radość firmy Marzeń. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, napisz do mnie przez Instagram Daria Robbe. Zostaw po sobie ślad pod najnowszym postem. Napisz, czy udało się dzisiaj coś dzięki niemu zmienić. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!